Maciej Surma. Po walce Pawła Hadasia. Paweł Hadaś przed walką powiedział, że jesteś takim trochę jego mentorem i dlatego jesteś często z nim też w oktagonie. Rozumiem, że w takim razie po części twoja zasługa, twoja szkoła, można powiedzieć. No, może minimalna zasługa, to Paweł zrobił całą robotę. Jedynie to, że przygotowujemy się razem w klubie, pomagamy go razem z innymi chłopakami, dociążamy go tyle, ile możemy, ale tutaj główne brawa należą się Pawłowi. Ty miałeś, teraz byłeś na obozie, prosto z obozu tak. W Wałczu przyjechałeś. Czy to jest po prostu, można powiedzieć, szlifowanie swoich umiejętności, czy już się przygotowujesz pod jakieś wydarzenie? Nie, po prostu szlifowanie swoich umiejętności. No mam, dostałem wstępnie ofertę występu na gali Spartan Fight w Chorzowie w marcu. Na drugiej, no. Tak, znaczy na drugiej, no już powoli zaczynam te przygotowania i tyle, nie? Jakieś dobre poddania poszły na obozie? Wartościowe? Poszły. Nie wolno mówić głośno w świecie BJJ? Nie wolno. Nie wypada? Nie, ale było, jestem bardzo zadowolony. Jasne, a jak się czujesz już względem swoich umiejętności MMA? Poszły w górę? Tak, no cały czas staram się tam rozwijać w MMA, no pracuję też nad tą stójką. No dobrze się czuję, myślę, że w marcu będzie jeszcze lepiej niż w październiku w debiucie. Obiecałem szybki wywiad, był szybki wywiad. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.